Bo tędy. O, dobrze. Elegancko główka pracuje, jak to się mówi. Oh yeah. Jak się stąd wydostać? Jakimś innym ukrytym przejściem? Tutaj w tej piwnicy niczego chyba nie znajdę za bardzo. Kurna, pogubiłem się trochę w tych korytarzach. Wydaje mi się, że tutaj powinienem się móc przedostać, ale... Zamknięte. Może jakaś ryba tutaj pływa? Wydaje mi się. Fuck me, no! Dlaczego nie mogę tędy prze... O, tutaj jest coś. Okej. Okay. Okej, dobrze, ładnie. No, wystarczyło trochę pomyśleć, albo trochę się bardziej rozejrzeć i możemy dalej kontynuować swoją misję. Nawet podniesiemy sobie druta miedzianego. Drut miedziany. Teraz musimy się dostać do Samuela. Tutaj są te chodzące machiny kroczące, ludzkie machiny kroczące na samej górze, które da się tylko i wyłącznie rozwalić, czyli zabić. A jak wiadomo, ja nie preferuję takich metod. Tutaj się niestety nie przedostanę. Tylko gdzież ten Samuel z łódką czekał? Nie mam pojęcia. Muszę chyba zaznaczyć... Nie no, zadanie jest zaznaczone. No płyn, 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 halo. Okej, tam jest łódź Samuela. O kurde. Oni się tutaj kręcą. Z tego co widzę. Znajdź go za bramą kanału, aha. Okej. A ta brama to się już zamyka. Hello. No to będzie kolejna zagwozdka, w jaki sposób ominąć tych dupków. Po prostu przepłynąć. Samuel mógł się ukryć za tele, za czymś tam. Znowu nie mogę płynąć do przodu. No tak, wszyscy są tutaj pobudzeni tym, że zginęły ich pracodawczynie. Trochę się nie dziwię temu. Kurna, pamiętam, że z tym też miałem problemy. O Jezus Maria! Ta pindryga, myślałem, że wszystkie wybiłem, no. Kurwa! Ona ryba mnie zatrzyma teraz, no. Kurna, może dałoby się w tą rybę zamienić. Ale nie wiem, czy pod wodą mi się uda. Nie, pod wodą mi się nie uda. Ale zrobię coś innego. Zrobię tak. I nie zrobię tego. Przecież... Wymordowałem wszystkie ryby tutaj w poprzednim odcinku, no. Dobra, zamienię się w tą rybkę. Tylko, że nie mogę. Jezus Maria.
Nie ma mnie tutaj, nie ma mnie tutaj. Błagam, odejdź stąd, ja pierdzielę, no. Nie ma mnie tutaj. Jezus Maria, odejdź mi stąd. Dałem jeszcze trochę powietrza. Boże! Naprawdę mam wszystkich, o, mam ochotę wszystkich tutaj ujebać. Co ty robisz? Łazisz po wodzie? Jezus Chrystus się znalazł, cholerny. Nie mam pojęcia, jak się przedostać tam. Tam na pewno się nie przedostanę. Muszę wyjść z drugiej strony. Zmarnuję chyba cały swój potencjał mikstur leczących, powiedzmy. Nie wiem, dlaczego ta ryba nie żyje. Aha, zabili ją. No dobra, pokąsają mnie tutaj ostro. Właśnie o tym mówię. Oła. Nie no, nie zginę od ryby, no nie mówcie mi, że padnę od jakiejś cholernej ryby, no. Nie wiem, co robić, nie wiem, co... Przedostanę. Po tej stronie to w ogóle nie ma co iść. Przenikniemy na tamtą drugą. Tylko tam się palą światła, to pokluczymy jakimiś ciemnymi zaułkami. Może się uda. No, tylko jak mi kurna tam nie przeskoczysz i wpadniesz znowu do wody, chamie jeden. Nie no, nie przedostanie się tam. Dobra, przedostał się. No, monetka. Dobra, tędy powinno być już znacznie łatwiej się przedostać. Taką mam cholerną nadzieję przynajmniej. Serio, a cóż to mamy? Tam jakiś ciecio wygląda przez okno, więc... Z tego... Wow! Ty, wślizgi mogę robić! O kurna! Lul, nie wiedziałem, że tutaj można wślizgi robić. Ale jaja. Normalnie jak... w Call of Duty Ghosts i w Medal of Honor Warfighter. Tutaj z tego co pamiętam były te... Właśnie. Nie przedostanę za bardzo. No nie powinni mnie zauważyć z drugiej strony. Mam przynajmniej cholerną nadzieję. Chociaż kurczę, jak jeden z nich chodził po wodzie, to te cuda mogą się zdarzać. Dobra, jesteśmy już chyba bliżej celu niż dalej. Co, jakieś drzwi, czy nie? No nie mów mi, że teraz przejdziesz na drugą stronę tutaj do mnie, okej. Pamiętam, chciałem unieszkodliwiać tych kroczących, to próbowałem im się przeteleportować na samą górę, jakoś ich obezwładnić, ale to nie dawało żadnych efektów i bojałem się z tym przez naprawdę bardzo długi czas, a potem przeczytałem w poradniku, że jednak nie da się ich obezwładnić, tylko trzeba ich ewentualnie wyeliminować konkretnie.
No nie mów mi, że tutaj będziesz teraz stróżował, no. Kurde, nie wiedziałem, że dokończenie tego zadania aż zajmie jedną godzinę. No i kurna, stoi tam ciecuch jeden i dupy nie ruszy nigdzie, no. Pieprzony. Teraz akurat musiał sobie stanąć, no. Akurat teraz, kurna. Akurat teraz musiałeś, dziadygo, jedna stanąć tam, tak? W ogóle nie wiem, czy ja tam muszę iść, kurna. Tak na dobrą sprawę. Co mam teraz zrobić tak naprawdę? Co mam teraz zrobić, no? Może zabić tamtego? Albo strzelić z kuszy? Nie, nie, to na pewno nie chcę zrobić. Gdzieś tam strzelę z kuszy, albo granat wywalę. O, 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 o. Dobra, ruszyli dupska. Jezus, Jezus, dobrze! Udało się! O Jezus Maria, to było takie pieprzenie się z tym wszystkim. Zaraz mogę go zabić, tak? No, Samuel. Jachrzanie! Ile było się z tym pieprzenia. Zabiłem jedną osobę, no dwie osoby. Zabiłem dwie osoby, słuchajcie, dwie popełniły seppuku harakiri jakimś magicznym talentem, rzucając się o ścianę. Ale słuchajcie, znalezione runy 3x3, kościane amulety 2x2, kapliczki od mięca 1x1, obrazy sokowa 2x2 i mnóstwo hajsu, także było całkiem w porządku. Zabicie nieprzyjaciele, aha, zabicie cywile, uruchomione alarmy, ogólny aktualny poziom chaosu niski, więc jest... w porządku. Dobra, to obrobimy się tutaj ze wszystkimi, przejdziemy sobie na następnej misji i ja już wtedy skończę. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Wreszcie, po tak wyczerpującej nocy uwalę się do swojego łoża. Ale najpierw... sprawa z Lordem Pendletonem. Ale najpierw, zanim w ogóle cokolwiek kupimy tutaj, udamy się do swojego pokoju na górę. Bo tam ostatnio przecież zostawili mi, kurna, strzałki usypiające, kiedy ja uzupełniłem sobie cały zapas tych strzałek. Nie mogę ich już wziąć. Mam nadzieję, że te strzałki tam są jeszcze. Znając moje szczęście, już ich tam raczej nie ma. No, nie, dobra, wow, są. Super, kurna. Dwie strzałki usypiające. Teraz możemy sobie kupić kolejne strzałki usypiające i będą wszyscy szczęśliwi. Jak bobry, bo bobry są szczęśliwymi zwierzątkami, wiadomo. Gdzie jest ten mój naprawiarczyk? Jest, proszę cię bardzo. Przegadać swoją cholerną kwestię. Tak, chciałbym coś kupić. To jest element RPG w tej grze. Tak, chciałbym coś kupić. Nie chciałbym nic kupić. Ale zagadałem do ciebie, ponieważ cię bardzo lubię. A co tam? Aha, i ulepszenia jakieś, to nie zapomnijmy o tym. Zasobność bełtów, optyka maski, to mi w ogóle niepotrzebna. Zasobność bełtów jedynie by się mogła przydać. Pocisków potem możemy kupić, no i tą optykę nawet, niech będzie. I co tam jeszcze? Wszystko w sumie pewnie, tylko na początek zrobimy sobie zakupy generalne. Ja sporo zmarnowałem tych eliksirów.
A co tam uzupełnimy do końca? Hajsu i tak mamy strasznie dużo. Wszystko jest tutaj takie tanie. Nawet granaty, których nie używam. Nawet pociski, których nie używam również. No i mamy jeszcze 400 sztuk złota i nie starczy to nam na nic. Trudno. Nie wszystko jest tutaj potrzebne. Poza tym zawsze możemy na przykład ukraść coś. Wow, 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 wow. Ile mi się tego przewija tutaj. Po prawej stronie. Ukraść. Uzupełnić hajsy. Nie, zamknij się. And now we've done away with a woman, and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name in a rather spectacular style. No ty szmato, to było strasznie zdradzieckie z twojej strony. Dawaj hajsy. Dawaj hajsy, sprzedam. To on mi wręczy. Go on, take it, bitch. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the bar. Lrunka, yeah. Oh yeah. Może coś, może mamy wystarczającą ilość runek, żeby sobie cokolwiek... A, mamy 3 runy tylko, lul. Strasznie kiepsko, strasznie kiepsko. Te spele nie są mi przydatne w ogóle. Rozpad pośmiertelny? Co to w ogóle jest? Nieświadomi twojej obecności wrogowie zamienią się w pył w chwili śmierci. Aha. Aha. To może być całkiem niezłe. Ale my nie zabijamy nikogo, więc nikt się nie ma co zamieniać. No i tutaj adrenalina w walce, ale to też nie jest dla mnie nic. Żywotność czy szybkość? Większa ogólna prędkość ruchu, a tutaj regeneracja zdrowia. Dobra, większa ogólna prędkość ruchu. To mi się na pewno przyda. Także idziemy spotkać się z admirałem Havelockiem, ponieważ coś dla nas ugotował. Podobno. Mam nadzieję, że będziemy jakiś... kurna. Szykowałem się na jakąś wytrawną ucztę. Yep. Yep. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia. Ah, fuck, wiem co to będzie za misja. Ja ją jeszcze wykonywałem, póki mi te wszystkie nagrania nie poszło się chrzanić, bo ich nie przekopiowałem. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. To będzie trudne. You are coming, and everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlock. Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and end it. End it, Corvo. End it now. What else we could say? Name of Satan. Yes, sir! Right away, sir! Brawo, sir! Lord Regent jest wściekły z powodu przegranej w ostatnim głosowaniu w parlamencie, liczył na wsparcie rodziny Pendletonów, a tu figa z makiem! Ho, ho, ho! Tak jak to przewidziałeś, utrata bloku głosów Pendletonów mocno go osłabiła, a ponieważ upadł także budżet obronny Lorda Pendletona, jego sytuacja finansowa zaczyna być strasznie rozpaczliwa. Wydaje się, że większość pieniędzy, których używa do podtrzymywania działań Straży Miejskiej, pochodzi od bliskiego sprzymierzeńca. Podejrzewamy, że jest to wpływowa kobieta, która być może jest jego kochanką. Postaram się wygrzebać więcej informacji. Jak wiemy, straż nie będzie opłacana. Ich lojalność zacznie sypać. Zbiorę dla ciebie jakieś nagie fotki albo inne kompromitujące zdjęcia. Twój przyjaciel w środku. Z tych nagich fotek żadnych nie widzieliśmy. Dobra. No i co? I znowu do Samuela. I znowu i w kuko. I to samo. I w tył, i nazad, i w przód. Także przy barze nikogo nie możemy tutaj poderwać. O, jakaś mała zabawa z Emily, która się schowała. A, niegrzeczna Emily. Nie ucieka się z lekcji. Bo potem, kurczę, będziesz...
Będziesz kurna. Nie będziesz panią doktor, tylko nie wiem kim. Nie obrażając innych, oczywiście. No dobra, kurna, znajdziemy ją tym magicznym wzrokiem. Gdzieś tutaj powinno być. O. W ogóle to jest Emily? Nie, to jest jakaś Cycylia. No co kurna, trochę hajsów nazbieramy sobie. Ło, Jezus Maria. I'm taking part in history here. Dunwall is on the verge of a new age, a better age. And this old sailor has had a role to play. To brzmi bardzo interesująco. Dobra, pozbieram sobie trochę rzeczy, a jednocześnie pójdę poszukać Emily. Gdzie jesteś, Emily? You can run, but you cannot hide. No kurna, patrzcie, jednak się rusz do sali głównej pubu. Niepotrzebne ci tam, a myślałem, że kurna mu zabiorę. Niestety, ale... W ogóle ogołocimy, słuchajcie, jego z hajsu. On się nie obrazi, patrzcie, on się nie obrazi. On udaje, że studiuje mapę, bo zwrócenie mi uwagi, że biorę jego rzeczy, może okazać się czymś. Porzucony apartament. O, wow! Ty, kurde, tutaj... Ja pamiętam, że nie mogłem się... do jednego miejsca dostać. Chyba teraz tam sobie pójdziemy nawet. Dobra, jeszcze tam na pięterku. Żeby to była Emily. O, możliwe, że to jest Emily. A jeszcze pokradniemy trochę po tych pokojach. Nikt się nie obrazi, jak trochę im rzeczy pobiorę. Nie wiem, czy to jest Emily. Wszędzie kasa leży porozrzucana. No ja tak, to jest ona. No ale wyjdź może z tego za rogu, no. No co ty? Runka? Runka? Hiding gets boring after a while anyway. Dokładnie, wyrośnij mi tutaj na mądrą, piękną kobietę. O, runkę mi dała, przywódczynię stada. Dobra. No to teraz, własny pokój, właśnie. To była gdzieś taka wieża, ale najpierw pójdziemy tam, gdzie chciałem się dostać, ale było zamknięte. Ale teraz może być już otwarte, ponieważ znalazłem klucz. No właśnie. No właśnie, klucz do porzuconego apartamentu. Jaka zajebioza totalna. Fajnie, że są takie elementy w tej grze. Pusta butelka, kurna. Wszędzie, gdzie się obejrzę, są jakieś cholerne puste butelki. Cóż to mamy? Kamea cesarska. Trochę hajsu z tego jest. O, wow, tutaj coś jeszcze jest. Nie no, zajebiliście. A, kanałów w starym Dunwall. Tutaj akurat nie mam żadnego klucza. Tutaj co jest napisane? Send us food, not bullets. Przyślijcie nam jedzenie, nie kule. Ale co tam? Władcy lubią się w przesyłaniu kul, a nie jedzenia. Widocznie ten świat. Dobra, tutaj jest ta wieża opuszczona. Chyba tutaj mogę się dostać, tak mi się wydaje. Emily chciałaby mieć własny pokój i chyba tutaj będzie najlepsza miejscówa dla niej. Ło! Serio? Tutaj... Yes, I tell her you will still need to study. And as Empress you'll have proper tutors, one for each subject. And many personal servants.
She asks if she'll have spies. Yes, I tell her. I suppose you will. And advisors. To tutaj jest jej matka, się wypowiada tutaj. Well, I tell her you'll have a whole kitchen staff with an army of chefs. And of course she asks if she can have cake every day. And I say that is your wish, my young empress, which always. Wydaje mi się, że tam jeszcze coś jest na górze. Tam dostać konkretnie. No, bo tutaj jest przejście ode mnie. Tam mi się wydaje, że coś jest, ale nie jestem tego pewien. Jak się tam dostać? Zielonego, bladego pojęcia w ogóle. Oto zagwozdka godna mistrza. Master Corvo. W ogóle czy tam się da dostać? Może od tyłu jest jakiś łańcuch czy co? Jak się pieprze, to nie będzie za ciekawe. Tyłu. No. Może ja powinienem tej Emily powiedzieć, żeby tutaj może na przykład zamieszkać. Wniosłem klucz do starej wieży. Co cofam, albo jakiegoś opuszczonego mieszkania, czy coś. Dobra, kurna, idę tam na dół i zobaczymy, czy ona będzie chciała, powiedzmy, tam zamieszkać. Nope. Chyba jednak nie da się z tym nic zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo ewentualnie w dalszym, powiedzmy, w dalszej, powiedzmy, kampanii. Mi się wydaje, że tam jest po prostu pusta przestrzeń. Gdzie tutaj nie ma żadnych runek. No dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie do Samuela i tak już mamy 55 minut nagrania, co jest dużym wyczynem, czyli po prostu dwie części. Pójdziemy sobie do Samuela i na tym zakończymy nasze zadanie. Zapiszemy sobie jeszcze elegancko. Proszę bardzo, tak, chcę nadczytać ten zapis, czy tam nadpisać. Także ja wam już serdecznie podziękuję za to, że byliście ze mną do końca na tym nagraniu i dalsze przygody. Corvo, który będzie się mścił za to, że został zrobiony i zniesławiony i wrobiony i w ogóle okryty złą famą. Złą famą da się okryć, złą famą, nie wiem, ale złą słową zapewne da się okryć. Także dziękuję wam raz jeszcze i do zobaczenia w następnych przygodach Corvo.